Jarosław Kaczyński znalazł się w bardzo trudnym położeniu z powodu afery taśmowej, której okazał się głównym bohaterem. Przy okazji odbywającej się dzisiaj konwencji Prawa i Sprawiedliwości działacze Platformy Obywatelskiej zaapelowali do prezesa partii rządzącej o bezpośrednie poruszenie sprawy spółki Srebrna w swoim wystąpieniu. Z ich inicjatywy po stolicy jeżdżą także samochody ze specjalnym billboardem. Jarosław Kaczyński boryka się obecnie z poważnymi problemami wizerunkowymi. Polityk stara się jednak nieco uspokoić kontrowersje wokół afery taśmowej oraz działań spółki Srebrna. Dzisiaj pojawił się więc i wystąpił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, w czasie której zapowiedział m.in. wprowadzenie 500+ już na pierwsze dziecko. Jarosław Kaczyński na plakatach PO dzień wcześniej pod siedzibą ugrupowania rządzącego odbyła się za to konferencja prasowa z udziałem polityków PO-KO. Arkadiusza Myrchy oraz Marty Golbik. Działacze zwrócili się do Kaczyńskiego z prośbą, aby w czasie konwencji wprost wypowiedział się na temat kontrowersyjnej afery, którą ujawniła Gazeta Wyborcza. My dzisiaj w imieniu milionów Polaków apelujemy do prezesa, aby powiedział prawdę o tej tajemniczej kopercie, aby wyjaśnił, dlaczego zamiast zajmować się sprawami Polski tak naprawdę zajmował się inwestycjami w dwie wieże. Okazało się, że osoby rządzące państwem są tak naprawdę grupą inwestorską i okazało się, że prezes Jarosław Kaczyński jest tak naprawdę deweloperem, który idzie na dno, powiedział stanowczo Myrcha w rozmowie z dziennikarzami. Na tej konwencji musi ta prawda zostać ukazana, bo nie może być tak, że ta konwencja odbywa się tylko po to, żeby Polacy zapomnieli o tym, że pojawiła się ta koperta i słuchali kolejnych obietnic. Oni muszą to zobaczyć. Jak zobaczą to na kolejnej konwencji, mamy nadzieję, prezes w końcu wyjawi nam, jak to było z tą kopertą, stwierdziła za to Golbik, wtórując Myrszę. Politycy ujawnili także, iż w dniu konwencji Prawa i Sprawiedliwości po Warszawie będą jeździły samochody ze specjalnymi billboardami. Zobaczyć można na nich czarno-białe zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego oraz napis: opowiedz Polakom o tej kopercie. Na górze plakatu widnieje za to logo Platformy Obywatelskiej oraz deklaracja, według której członkowie opozycji rozliczą aferę Srebrnej po dojściu do władzy.